Dziś zabieramy Państwa do II Rzeczpospolitej, która po I wojnie światowej powstaje z ruin w otoczeniu, które niespecjalnie jej sprzyja, a wszystko to dzieje się w warunkach szalejącej inflacji. Dziś odpowiemy Państwu na pytanie, jak powstał Polski złoty a naszym gościem profesor Barbara Danowska prokop Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach dobry wieczór dobry wieczór pani profesor zanim przejdziemy do tej odrodzonej Rzeczpospolitej musimy się nieco cofnąć w czasie i powiedzieć co tak naprawdę dzieje się wiosną 1915 roku bo to jest taki moment dosyć istotny kiedy pod naporem wojsk państw centralnych, czyli niemieckich i austro-węgierskich z ziem Królestwa Polskiego wycofują się rosyjskie siły zbrojne. Bo to jest istotny element, jeśli mówimy o historii polskiej waluty. Tak, wycofujące się wojska rosyjskie zabrały ze sobą nie tylko wyposażenie przedsiębiorstw, ale także zabrały ze sobą nośniki pieniężne. Te, które obowiązywały na dawnych ziemiach zaboru rosyjskiego. W 1915 roku zmienia się... Jakby okupant, można takiego słowa użyć, ale jednocześnie on ma zupełnie inne, jakby nastawienie do tego, co z tą Polską trzeba zrobić. On zdaje sobie sprawę, że można by taki tworek reaktywować. Oczywiście nikt wtedy nie myśli o tym, że powstanie niepodległa Rzeczpospolita. Nie chodziło tutaj o reaktywację, odrodzenie. W tej państwowości polskiej, ale stworzenie takiego tworu politycznego, który byłby ściśle podporządkowany z Cesarstwem Niemieckim. I dlatego zdecydowano się na wprowadzenie własnej waluty, nie marki niemieckiej, ale marki polskiej. I w tym celu podjęto decyzję o już Późną jesienią w grudniu 1915 roku o powołaniu odpowiedniej instytucji, która miała zająć się problematyką emisyjną. Ona dopiero wchodzi w życie, zaczyna faktycznie działać w 1916 roku i jest to polska krajowa kasa. Pożyczkowa. Też y, powiedzmy, no cesarze Franciszek Józef I Habsburg i Wilhelm II Hohenzoller, oni mówili o wskrzeszeniu Królestwa Polskiego na ziemiach byłej kongresówki. Chociaż prawda jest taka, że im generalnie chodziło o to, aby właśnie pozyskać przychylność społeczeństwa i siłę polskiego rekruta. Oczywiście, chodziło tutaj o potrzeby walczącej armii. Ta armia to była armia, która potrzebowała permanentnie żołnierzy, szczególnie, że te wojska koalicyjne walczyły na dwa fronty. A w związku z tym ci żołnierze byli kierowani nie tylko na, na front wschodni, ale tutaj de facto przez długi czas była taka stabilizacja. Tutaj za bardzo się nic nie działo, natomiast ważniejszy był ten front zachodni, szczególnie jak się przyłączyły potem Stany Zjednoczone do działań wojennych. Tam ta sytuacja się bardzo skomplikowała. I w związku z tym potrzebowali no żywej siły, która by walczyła. Na, na polach frontu. I zatem pani profesor, w grudniu 1916 roku powstaje Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa, ale jeszcze raz musimy to podkreślić, to jest generalnie instytucja niemiecka. Tak, oczywiście, to jest instytucja niemiecka, która miała jakby tą funkcję emisyjną, bo miała wyemitować walutę, czyli jednostkę pieniężną, która miała obowiązywać tylko i wyłącznie na ziemiach Królestwa Polskiego. Nie na dalszych kresach wschodnich pierwsze Rzeczypospolitej, które również znalazły się w państwie rosyjskim, w Cesarstwie Rosyjskim. Na tych ziemiach ta nowa waluta nie obowiązywało. Tam obowiązywał ober, je nazwali rubel albo ober marka, w związku z tym taka przejściowa, specyficzna waluta. Natomiast tu, w Królestwie Polskim, miano wprowadzić, wprowadzono markę Polską jako niezależną jednostkę walutową, ale opartą na marce niemieckiej. Czyli marka ona była ściśle powiązana. Tak, 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 ona była jakby tym gwarantem stabilizacji wartości tej jednostki pieniężnej. To wszystko się dzieje w kwietniu 1917 roku, dokładnie 26 kwietnia. Te pieniądze, wydrukowane zresztą w Berlinie, wchodzą do obiegu. One miały takie swoje potoczne ciekawe nazwy. Rzeszki i Kriesówki. Kriesówki to chyba dlatego, że znajdował się na tych banknotach podpis Wolfganga von Krisa, czyli szefa administracji mhm. przy gubernatorze, który odpowiadał za zatwierdzenie tej waluty. Czy to był porządny pieniądz, silny pieniądz, ta marka? Uwzględniając specyfikę wojenną i to, że wraz z rozpoczęciem działań I wojny światowej następuje, rozpoczął się proces odchodzenia od systemu waluty pełnej złotej. Czyli do 1914 roku jesteśmy, działamy w systemie monometalizmu, czyli mamy banknoty emitowane, które mają zabezpieczenie w złocie i jest to system pełny waluty złotej. Czyli teoretycznie w każdym momencie możemy wziąć nasz banknot i wymienić na równowartość w złocie. Rzecz jasna, było to rzadko spotykane, bo zazwyczaj ci, którzy operowali tym banknotami, mieli niedostateczną sumę dochodów, żeby taką operację przeprowadzić. Ale. W teorii standard złoty obowiązywał. Jednak wraz z rozpoczęciem wojny światowej okazało się, że te wydatki związane z finansowaniem kampanii wojennej są coraz większe. A w związku z tym rezerwy złota nie wystarczają na pokrycie rosnącej podaży pieniądza. Więc rozpoczyna się proces odejścia. Tak jak w każdym okresie, każdych działań wojennych, obserwujemy, że ten pieniądz kruszcowy on zanika po prostu. A w jego miejsce pojawiają się banknoty, czyli pieniądz papierowy, i automatycznie uruchamia się drożyzna. Im dłużej trwa wojna, tym ta sytuacja aprowizacyjna i produkcji jest coraz trudniejsza, a więc automatycznie ten pieniądz traci na wartości i ilość tego pieniądza systematycznie rośnie, czyli powoli nakręcają się zjawiska inflacjogenne, które wybuchną z całą mocą po zakończeniu działań pierwszej wojny światowej. Więc z tej definicji ta marka polska też ulega deprecjacji, czyli traci na wartości. Zatem przejdźmy do tego momentu, kiedy Rzeczpospolita się odradza. I zanim powiemy o tym, co działo się później z Polską Krajową Kasą Pożyczkową, bo ona generalnie już 11 listopada zostaje przejęta, że tak powiem, przez władze odrodzonego państwa. Z automatu przejmujemy, znaczy tak, na początku w momencie, kiedy otwiera się furtka, że... Pojawi się możliwość odrodzenia państwowości polskiej, no to rozpoczyna się dyskusja. Nie mamy waluty własnej, nie mamy polityki monetarnej, nie mamy polityki fiskalnej, bo te polityki były realizowane przez poszczególne państwa, mocarstwa zaborcze. Myśmy na tych ziemiach, które były, znajdowały się w różnych państw zaborczych, no niestety nie było realizowanej własnej polityki. Więc automatycznie rodzi się pytanie. Odzyskujemy niepodległość, to musi mieć walutę. I jaką walutę wprowadzamy? Toczą się dyskusje. Co to, jak ta waluta ma się nazywać? Do tego za chwilę, przepraszam, bo pani profesor, my musimy pamiętać o tym, że to, to nie jest tylko kwestia waluty. No, odradzona Rzeczpospolita to jest taki kraj, który jest po pierwsze państwem wielonarodowym. To jest kraj, w którym stosuje się przeróżne jednostki miary, prawda? Zarówno te odziedziczone, że tak powiem po carskiej Rosji, jak i te, nazwijmy to, europejskie bardziej. Także tutaj ten kraj trzeba absolutnie zbudować od nowa. No i też rzecz jasna, to był kraj, w którym stosowano przeróżne waluty. Pieniądz był po prostu przeróżny. Tak, jeżeli mówimy o narodzinach, no to trzeba zwrócić uwagę, że te ziemie odrodzonego państwa polskiego należały do trzech systemów, można powiedzieć, do takich dwóch systemów ekonomicznych. Czyli pierwszego to jest tej... Rozwijającej się, industrializującej się gospodarki typu kapitalistycznego, w którym coraz większą rolę odgrywa rynek i co są ziemie dawnego zaboru pruskiego, to były najlepiej rozwinięte gospodarczo ziemie. Tutaj co prawda nie było w tych tym ziemiach przemysłu ciężkiego, ale było dobrze rozwinięte rolnictwo i przemysł rolno-przetwórczy, przemysł spożywczy. Tutaj się rodzi idea oddolnych, jakby tych. Kas oszczędnościowych, pożyczkowych. Podobne zjawisko też występuje, jeżeli chodzi o ziemię dawnego zaboru austriackiego. Austria jest w takim rozkroku. Jeszcze z elementami tej gospodarki, jakby naturalnej, ale również wkracza na drogę, jakbyśmy, mówimy to w historii myśli, gospodarki drobnotowarowej. Czyli rozpoczyna jakby proces dojścia, do przyspieszenia procesu industrializacji. Dlaczego? Dlatego, że i Niemcy, i Austro-Węgry. Nie załapują się, jak dokładnie mówimy, na pierwszą falę rewolucji przemysłowej. One się nie załapują. One się załapują dopiero na drugą falę rewolucji przemysłowej, a więc od lat 70. 80. XIX wieku rozpoczyna się tam proces, przyspieszony proces uprzemysłowiania. I rzecz jasna, na kresach, szczególnie monarchii habsburskiej, no Galicja znajdowała się. Na kresach, w związku z tym te procesy docierały, ale one były spowolnione w stosunku do innych ziem dawnej monarchii Habsburgów, chociażby do, do Czech. Ale też ta gospodarka zupełnie inaczej wyglądała na tych ziemiach, które znajdowały się wcześniej pod panowaniem Rosji. Tak, w przypadku Rosji mówimy, że na kresach tych bardzo takich tych wschodnich mamy w momencie odzyskania niepodległości de facto gospodarkę naturalną. Czyli wymiana jest sporadyczna. Produkujemy na własne potrzeby. Natomiast Królestwo Polskie to jest ta enklawa, która wykorzystała te trendy zmian wraz z drugą falą rewolucji przemysłowej, i ona od lat 70., 80. XIX wieku wkracza na ścieżkę szybkiego uprzemysłowienia. Tworzą się tu okręgi przemysłowe, które będą jakby tą kolebką postępu technologicznego, ale także budowy nowych realiów ekonomicznych i społecznych. I to była też taka perełka w Imperium Rosyjskim. Tu trzeba na to zwrócić uwagę. Musimy pamiętać o tym, co się działo na przykład w Łodzi, prawda? Tak. To było. To Ale nie prawa. tylko Łódź, tak. nie tylko Białystok, też przemysł włókienniczy. Mhm. Przecież Zagłębie Dąbrowskie to też są okręg warszawski. Więc tutaj mamy kilka starych tych okręgów i nowych. Które jakby dynamicznie rozwijają się w zmieniających się realiach życia gospodarczego. Wróćmy więc do narodzin polskiej złotówki. Otóż to wcale nie miała być złotówka. Pierwotnie, czyli na podstawie dekretu naczelnika państwa z 5 lutego 1919 roku, wprowadzono nazwę Lech. Ale to też nie była jedyna nazwa, którą proponowano. To znaczy, z tą nazwą Lech przygotowano taki dekret, ale on nie został przygłosowany. On został wycofany, w związku z tym nie zgodzono się na wprowadzenie takiej waluty. Tam pojawiła się i chrywna, w związku z tym pojawiały się inne nazwy. Natomiast Pias, Lech, Pol to były właśnie te propozycje, ale także na przykład ciekawa nazwa, czyli Polonia. Niektórzy chcieli, aby ta nowa waluta nazywała się Kościuszko. Też, też takie był, ale one nie zyskały aprobaty. Po prostu. Dlaczego nie zyskał aprobaty? Dlatego, że nie mieliśmy możliwości technicznych do wyprodukowania nowej waluty. Nie mieliśmy odpowiedniego papieru. A w związku z tym, co mieliśmy? Mieliśmy materiał przygotowany do produkcji markińskiej, bo to co zostało po, po okupancie niemieckim. Mieliśmy park maszynowy i trzeba było go wykorzystać. Ci, którzy wtedy odbudowywali polskie państwo, oni wiedzieli, że tak. Trzeba wprowadzić jakiś taki pieniądz przejściowy, zanim będziemy gotowi do tego, żeby ruszyć już z normalną polską walutą. Ale zanim jeszcze zakończymy kwestię nazwy pieniądza, my musimy przypomnieć postać Stanisława Karpińskiego, bo to jest osoba niezmiernie ważna tutaj w tym momencie. Tak, to jest bankowiec. To jest ekonomista, który włączył się od momentu powstania niepodległego państwa polskiego w ten proces jakby kreowania nowej jednostki pieniężnej. I to między innymi Karpiński zablokował ten dekret o wprowadzeniu lecha. To jest jego wpływy spowodowały, że jednak. Zdecydowano się, że po prostu niższe koszty będą wprowadzenia marki Polska, aniżeli jakiekolwiek inne jednostki pieniężne. No i potem on aktywnie uczestniczył chociażby w tej polskiej Krajowej kasie pożyczkowej, on tam pracował i był koncepcyjnie, tworzył podwaliny pod pojawienie się i złotego polskiego, no bo przecież koncepcja, że to będzie złoty polski, ta nazwa pojawia się już w 1920 roku. My już wiemy, że ta nowa jednostka, która się pojawi, to nie będzie Marka Polska, to będzie Złoty Polski. I jednocześnie to, uh -huh. trzeba było stworzyć podwaliny pod wykreowanie właściwego banku, który pełniłby rolę banku centralnego. Ta instytucja finansowa powołana przez okupanta niemieckiego, ona się do tego po prostu nie nadawała. I Karpiński przygotowywał pod to grunt, a potem został pierwszym prezesem. Ale Złoty Polski to oczywiście jest nazwa, która pojawia się o wiele wcześniej. To jest nazwa, która historycznie jest zakorzeniona w polskiej rzeczywistości, bo to jest nie pamiętam, XVI, XVII wiek? Tak, ona już wtedy pojawiła się w tym polskim systemie pieniężnym, który obowiązywał w XVI wieku. Natomiast powrócono do tej koncepcji. W momencie, kiedy odzyskaliśmy niepodległość, co dalej? No, my oczywiście, tak jak pani powiedziała, no nasze możliwości, jeśli chodzi o produkowanie na przykład samych banknotów, nie były zbyt duże. Więc jeszcze wracając do tej kwestii, przypomnijmy, że te banknoty, które funkcjonowały w Polsce, ten złoty, on też był drukowany poza granicami Polski. Oczywiście. Nie mieliśmy odpowiedniego parku, nie mieliśmy po prostu odpowiedniego zaplecza technicznego. W związku z tym, pierwszą partię de facto zleciliśmy wydrukowania w 1920 roku. Czyli pierwsza partia została wyprodukowana za granicą i ona została przywieziona, zdeponowana i czekała na moment wprowadzenia nowej jednostki walutowej. Ale proszę zwrócić uwagę, że ta marka polska była oparta na, na marce niemieckiej. Więc dopóki, dopóki ta marka niemiecka była jakby kontrolowana, nie wymknęła się, jej wartość spod kontroli, nie, od, od, nie rozpoczął się proces deprecjacji, no to ta marka polska również spełniała swoją rolę. Ale z drugiej strony, trzeba zwrócić uwagę, że w momencie odzyskania niepodległości, to my de facto nie mamy instytucji bankowych, my nie mamy de facto instytucji finansowych, bo te banki, które działały w okresie przed wojennym. one się wycofały w momencie rozpoczęcia wojny i w momencie jakby no, zmiany położenia wojsk poszczególnych państw zaborczych. A w momencie, kiedy te państwa de facto wszystkie bank, kapitulują, przegrywają tą wojnę, no to te wszystkie instytucje są stąd wycofane. Więc my nie mamy instytucji bankowych, my nie mamy instytucji finansowych poza tą instytucją, która jest powołana... Przez okupanta niemieckiego, ale która ma tylko emisję, która nie wykonuje operacji kredytowo-depozytowych de facto. Mamy kilka tylko banków prywatnych, których rozmiary kapitału są ograniczone, bo ten kapitał został częściowo również wywieziony z tych ziem należących do poszczególnych państw zaborczych, a w związku z tym rozmiary. Kapitałów są ograniczone, i de facto te banki w niewielkim stopniu prowadzą akcję kredytową, a mamy potrzeby odbudowy zniszczonego potencjału produkcyjnego. I, i to rodzi problemy. W styczniu 1923 roku pojawia się, wchodzi na scenę profesor Władysław Grabski. Czy możemy w dwóch zdaniach przybliżyć tę postać naszemu słuchaczowi? W okresie tuż powojennym, jeżeli chodzi o myśl ekonomiczną polską, no to de facto takie dwa, dwa główne nurty. Pierwszy główny nurt to jest, mamy przedstawicieli polskiej myśli ekonomii nurtu subiektywno-marginalistycznego, w którym ważną rolę odgrywa szkoła austriacka, nazywana więc wiedeńsko albo psychologiczną, czyli protoplasta współczesnej szkoły austriackiej. Mamy szkołę neoklasyczną, której ojcem jest Alfred Marshall, a jego uczniem jest m.in. Arthur Cecil Pigu, i która zyskuje dużą popularność na ziemiach polskich, m.in. cała szkoła krakowska, część szkoły warszawskiej. Oni są pod wpływami właśnie tej ekonomii neoklasycznej i z tym nurtem jest powiązany po części Władysław Grabski, ale mamy także historyz niemiecki. Mamy niemiecką myśl ekonomiczną, która jakby wyrasta, z krytyki, z negacji założeń ekonomii klasycznej i ekonomii neoklasycznej, która mówi o aktywnej roli państwa. I przedstawicieli tej myśli historyzmu niemieckiego mamy również w Polsce. Między innymi brat Stanisław Grabski, brat pana profesora Władysława Grabskiego, był polskim przedstawicielem myśli historycznej, tej myśli narodowej, ale nie endeckiej. Natomiast my cały czas zbieramy, przepraszam że tak powiem, żniwo czy efekty pierwszej wojny światowej, ponieważ inflacja naprawdę zaczyna nabierać tempa. Czy możemy jakoś opisać ten moment historyczny, w którym Władysław Grabski wchodzi po raz pierwszy do rządu, czyli obejmuje tekę ministra skarbu to znaczy tak, jeżeli chodzi o zjawisko inflacjogenne, to trzeba zwrócić uwagę, że ono nasilało się stopniowo. Czyli w momencie, kiedy rodzi się odrodzone państwo polskie, nie mamy kapitału, nie mamy żywotnego systemu bankowego, bo on jest w powijakach. Tworzą się pierwsze banki, które są kreowane przez państwo. Dlatego w całym okresie II RP mamy silne banki państwowe. Na to trzeba zwrócić uwagę. No to w momencie właśnie odzyskania niepodległości... Potrzeby finansowania odbudowy potencjału są dostarczane przez państwo. Sektor prywatny nie ma tych środków. I na początku. Ta rosnąca podaż pieniądza zaspakaja potrzeby przedsiębiorców, którzy odbudowują przedsiębiorstwa, które uruchamiają nowe przedsiębiorstwa, które tworzą nowe miejsca pracy, czyli łagodzą skutki bezrobocia i niwelują po części te nastroje niepokoju społecznego pogorszenie się nastroju społecznych. To sprzyja poprawie aprowizacji. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że marka polska jest powiązana z marką niemiecką. Specyficzna strategia postępowania nie, Niemiec, które Republiki Weimarskie, władze Republiki Weimarskiej, które zostały zmuszone do zapłacenia olbrzymich odszkodowań reparacji wojennych, spowodowało, że oni uruchomili świadomie proces deprecjacji marki yy, niemieckiej, a więc automatycznie zakłóca to wartość marki polskiej. I im większa jest podaż tego pieniądza, no to w pewnym momencie okazuje się, że rosną koszty produkcji, rosną koszty utrzymania i rośnie popyt na pieniądz. Czyli ta ilość pieniądza znajdująca się w obiegu wykazuje szybką tendencję do wzrostu, ale to się dzieje. Ujemne, takie w całej masie, te ujemne konsekwencje zaczynają przebijać się do świadomości. Od 1922 roku, a więc to nie jest 1919, 20 czy 21. To jest dopiero 22 rok, i wtedy właśnie pojawiają się już pierwsze głosy, że trzeba zreformować system walutowy w Polsce, że trzeba wprowadzić, zacząć prowadzić politykę monetarną, że trzeba zacząć prowadzić politykę fiskalną, że trzeba poważnie zająć się gospodarką. I pierwsza próba przedstawienia. Reformy przez Grabskiego, ale nie tylko sfery rządowe uważały, że jeszcze za wcześnie, ale także sfery przemysłowe, ale także niektórzy ekonomiści uważali, że jeszcze możemy poczekać, i takie czekanie spowodowało, że inflacja uległa przyspieszeniu, bo potem mamy już. Jak my ładnie mówimy w Poznanczyku, kosmiczne tempo narastania cen, które doprowadziło do pogorszenia nastroju społecznego i to, co powiedział, powiedział pan e, redaktor, między innymi słynne wydarzenia krakowskie w 1920-tych. No, zamieszki, tak, prawda? Tak, że... Ja mówię wydarzenia krakowskie, ale to, to była po prostu walka. To była po prostu no jakby no, konflikt, otwarty konflikt zbrojny, który już una, unaocznił, że nie da się obejść tego problemu i trzeba w tym momencie na poważnie zająć się i reformą walutową i stabilizacją budżetu. No my musimy przypomnieć, że na przykład w 1923 roku pojawiły się banknoty czy bilety o nominałach 10 milionów marek polskich. To jest w ogóle najwyższy nominał, jaki się pojawił w polskiej rzeczywistości czy na ziemiach polskich na przestrzeni dziejów. Ale proszę zwrócić uwagę, w momencie kiedy wprowadzana jest nowa waluta, to w jakich relacjach z Zmieniana marka niemiecka na, na złoty. 1 milion 800 tysięcy marek niemieckich na 1 złoty. To już jest dużo informacji. Mówi, tak. I teraz tak, pan profesor Grabski przedstawił, że tak powiem, pewne propozycje, które w ciągu kilku lat miały doprowadzić do uspokojenia sytuacji, opanowania tej rzeczywistości. I to działo się w styczniu 23 roku. To znaczy tak. Po pierwsze, zakładał zmniejszenie podaży pieniądza czyli trzeba doprowadzić do zmniejszenia ilości pieniądza cyrkulującego w obiegu, dopasować tą ilość do realnych potrzeb gospodarki. Ale żeby to też zrobić, to trzeba było w tym momencie wymienić walutę. Walutę, która systematycznie traciła na wartości, czyli markę polską zastąpić nową jednostką monetarną, czyli złotym polskim. Po drugie trzeba było doprowadzić do zrównoważenia budżetu. To nie jest tak prosto, że wymieniamy walutę, mamy deficyt budżetowy i możemy wprowadzić Uważać, że rozwiązaliśmy problem. Czyli... No bo my tutaj wracamy do tej rzeczywistości, kiedy Polska jest krajem, który został scalony z różnych fragmentów i też mówiliśmy już o różnych systemach walutowych, różnych systemach jednostek miar, ale też przecież były różne systemy podatkowe na poszczególnych obszarach. Tutaj Grabski także uznał, że to tak. ujednolicenie systemu podatkowego to jest podstawa. Yy, Chodzi tutaj m.in. w pierwszej kolejności o podatki bezpośrednie. Czyli trzeba było poprawić ciągalność podatków bezpośrednich. Prowadzono także podatki pośrednie, które wcześniej nie funkcjonowały, ale żeby zrównoważyć budżet, czyli doprowadzić do zwiększenia wpływu do budżetu w celu zrównoważenia budżetu, czyli cięć, Również w wydatkach budżetowych, no to wprowadzono dodatkowe świadczenia, jednorazowe daniny i podatek, chociażby majątkowy. Takie było założenie, które miał doprowadzić do stabilizacji sytuacji budżetowej. Ten podatek majątkowy miał dostarczyć dochodów w postaci 6, na, na poziomie 600 milionów złotych, ale w bieg, z biegiem czasu okazało się, że stopień realizacji tych ustaleń, tych założeń, no, rozmywał się w czasie, w jakby pod presją i sfer przemysłowych i sfer rolniczych, bo oni też zostali obłożeni podatkami od nieruchomości i, i niektórych przedstawicieli tej myśli liberalnej. Ponadto ta reforma zakładała, że tą reformę przeprowadzimy w oparciu o własne zasoby Czyli nie będziemy sięgali do pożyczek zagranicznych. Tak jak na przykład przedstawiciele szkoły krakowskiej, czyli chociażby Adam Krzyżanowski i uczniowie Krzyżanowskiego, Zweig albo Heidel, mówili, że należy... Pożyczyć te środki i przy pomocy kredytów, tych pożyczek zagranicznych ustabilizować i budżet, i wprowadzić reformę walutową. Natomiast Grabski był temu przeciwny. W związku z tym to było źródło, konflikt powiedział, że musimy własnymi siłami, czyli wzrost pobudzeniem skłonności do oszczędzania, wprowadzić nową walutę, żeby dodatkowo nie, na, nie zadłużać się na zewnątrz. I w ten sposób on ją przeprowadził. Nie, nie nie sięgnęliśmy po pożyczkę zewnętrzną, zagraniczną, dopiero ten drugi program stabilizacyjny w 1927 roku, on ściągnął po amerykańską między innymi, pożyczkę zewnętrzną, przy której odbył się proces stabilizacji i de facto potem ten system funkcjonował już do, koń do końca II RP. Czyli tak, mamy za sobą styczeń 1923 roku, kiedy Grabski objął tekę ministra skarbu. I Grabski generalnie jakby wraca na scenę polityczną pod koniec 1923 roku, w grudniu, kiedy to wygłasza swoje ekspozy programowe. Właściwie przedstawił taki sam program jak ten w styczniu, tylko że ten z grudnia już musi być realizowany dużo, dużo szybciej, prawda? I kilka tygodni później powołano Komitet Organizacyjny Banku Polskiego. Czyli... Nowy Polski Bank Centralny. Tak, Bank Polski, który zastępuje tą instytucję finansową powołaną przez Niemcy. Ona miała być tymczasowa, przypominam, że w momencie odzyskania niepodległości zakładano, że w 1919-1920 roku ta instytucja przestanie działać. Ale realia życia gospodarczego i uwarunkowań zewnętrznych, międzynarodowych był zupełnie inne. Nie można było sobie pozwolić na wprowadzenie nowej instytucji. Natomiast reforma walutowa i stabilizacja budżetu, równowaga budżetowa automatycznie otworzyła wymusiła konieczność wprowadzenia nowej instytucji finansowej, która pełniłaby rolę banku centralnego. Proszę zwrócić uwagę, że na przykład w Anglii taki bank Anglii pojawia się około 1620 roku. To jest pierwsza połowa XVII wieku. Więc w tych krajach, jakbym powiedziała w cudzysłowie uprzemysłowionych, które uprzemysłowiały się w dobie doktryny merkantylizmu, te instytucje powołują się odpowiednio wcześniej. Natomiast u nas ten proces był rozłożony w czasie, ale w 1924 roku, w kwietniu, ta Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa zostaje zlikwidowana, a w jej miejsce wchodzi w życie Bank Polski, który Pełni funkcję emisyjną, pełni funkcję kontroli nad stabilizacją systemu monetarnego Polski, czyli pełni funkcje, które są przypisane do roli banku centralnego. Przecież bank centralny jest instytucją też ostatniego kredytodawcy, czyli może udzielić kredytów do ratowania chociażby innych banków wchodzących w skład danego systemu monetarnego, albo może odmówić akcji ratunkowe i wtedy ten bank jest, no, wypada z tego rynku finansowego. No, zresztą te zadania Banku Centralnego one są nadal aktualne i do dziś realizowane. Ale pani profesor, mówimy już o tym, że powoli rodzi się, powstaje Bank Polski. My musimy na jedną rzecz zwrócić uwagę. Otóż kapitał całego Banku Polskiego był, tak prawdę powiedziawszy, kapitałem prywatnym. To nie był państwowy bank powołany przez państwo. Tak bym to określił w skrócie. Tak. To był bank prywatny, ale w pierwszym momencie, jak tworzy się ten bank i jest problem pozyskania kapitału, to kapitał prywatny nie wykazuje zainteresowania. Dopiero państwo wchodzi z interwencją i przymusza. Przymusza kapitał prywatny, który wykupuje udziały, wykupuje akcje, ale także jest prowadzona akcja propagandowa w społeczeństwie, żeby społeczeństwo również Partycypowało w kosztach zgromadzenia tego kapitału i stworzenia podstaw do funkcjonowania banku polskiego. Więc kapitał prywatny no, z takim taką pewną rezerwą odnosił się do tej instytucji. Tak na marginesie. E, cały czas mówimy o tym, że cała ta rzeczywistość drugiej Rzeczpospolitej, gospodarcza, finansowa i tak dalej, ona jest generalnie kreowana w oparciu o zasoby wewnętrzne. My po raz któryś mówimy o tym, że to m.in. dzięki ofiarności społeczeństwa te instytucje niezmiernie ważne finansowe się rodziły. Właściwie na oddzielną audycję zasługuje także to. Co wtedy robiła pocztowa Kasa Oszczędności, która także starała się zgromadzić kapitał, właśnie w oparciu o te najmniejsze, najdrobniejsze sumy, wpłacane przez poszczególnych obywateli. Ale tak jak mówię, to jest być może temat na inną audycję. Wróćmy do Banku Polskiego. Otóż. Jak pani powiedziała już wcześniej, ta rzeczywistość I wojny światowej doprowadziła do tego, że pieniądz oparty na złocie, on praktycznie przestaje istnieć. Zatem jak w tym momencie, jak plasuje się złoty polski, jak on wygląda? Tak? To znaczy tak, w momencie, kiedy przechodzimy, jest przeprowadzana reforma walutowa Władysława Grabskiego, to automatycznie tworzą się warunki, abyśmy przeszli do systemu dewizowo-złotego. Czyli nie jesteśmy już w systemie pełnym waluty złotej, ale jesteśmy w systemie ograniczonej waluty złotej. Czyli on zakłada, że nie ma możliwości wymienić każdego banknotu na odpowiednio depozyt złota, bo tych, te rezerwy złota zostały ograniczone. Przecież pierwsza światowa to jest sytuacja wypływu złota z Europy. Przecież złoto francuskie wędruje do Stanów Zjednoczonych. Złoto rosyjskie po części też wędruje za ocean i złoto brytyjskie też po części wędruje za ocean. A więc Stany Zjednoczone to jest to państwo, które wzbogaciło się na wyniku działań pierwszej wojny światowej, ale potem podobny mechanizm będzie w czasie drugiej wojny światowej. Ten sam mechanizm się, się powtórzy. W związku z tym jesteśmy w systemie dewizowo-złotym. W związku z tym mamy zaznaczone, że mamy pewien parytet. W złocie, czyli jakaś tam wartość tego pieniądza jest zabezpieczona w złocie, ale także jest zabezpieczona w dewizach, które są wymienialne na złoto. I to jest ten właśnie system dewizowo-złoty. Nie weszliśmy na przykład tak jak Wielka Brytania do systemu sztabowo-złotego, ale weszliśmy do tego systemu dewizowo-złotego, gdzie nasz złoty był, między innymi odnosił się do wartości albo do dolara, albo franka szwajcarskiego. I w momencie, gdy przeprowadzono reformę walutową, to jeden złoty kosztował w dolarach 5,18. Ale żeby w ogóle do tego doszło, przypomnijmy. Znaczy jeden dolar kosztował 5,18, o, po, tak poprawnie. Ale żeby do tego w ogóle mogło dojść, my przypomnimy, że zgromadzono zasoby wtedy, kiedy tworzono mm -hmm. polską złotówkę, e, tworzono zasoby w wysokości 70 milionów złotych w złocie. I 207 milionów złotych w dewizach i walutach. To był olbrzymi wysiłek tego państwa. Tak, to był bardzo duży wysiłek, który zaczął upłyniać się w momencie, kiedy w 1924 roku ponownie wystąpiła nierównowaga budżetowa. I W związku z tym rozpoczął się odpływ i kruszców i dewiz z systemu Banku Polskiego i dopiero podjęcie działań ratunkowych powstrzymało ten proces i od 2000, 1926 roku obserwujemy powolny proces stabilizacji y, złotówki polskiej po przeżyciu tej drugiej inflacji bilionowej to jest konsekwencja znowu deficytu budżetowego. W czasie dzisiejszego spotkania my, na przykład, nie mówiliśmy w ogóle o czymś takim jak not geldy, prawda? To też jest taki przejaw bardzo charakterystyczny, właśnie dla naszego regionu, w sytuacji hiperinflacji, w sytuacji tego, co działo się przed narodzinami polskiego złotego, kiedy praktycznie. Płaci się pracownikom pewnymi biletami, które można w najbliższym wyznaczonym sklepie wymienić na jakiś towar. To tych notkeltów, właśnie w naszym regionie na Górnym Śląsku, było bardzo dużo. Ale to była też konsekwencja problemów aprowizacyjnych. Więc to trzeba uwzględnić. Taki system rozliczeniowy, on się wpisuje w tą całą masę problemów, które pojawiły się w momencie odzyskania niepodległości. I w związku z tym, jak stabilizuje się sytuacja gospodarcza, jak rosną wskaźniki produkcji, jak poprawia się zatrudnienie, jak rosną dochody, no to automatycznie te przejściowe rozwiązania, one zanikają i wracamy, można powiedzieć, na tory Normalności, jeśli tak można powiedzieć. Tak, z punktu widzenia czasu, który minął, musimy powiedzieć jasno i wyraźnie, że to, co się wydarzyło w 1923 24 roku, to jest właściwie jeden wielki sukces gospodarczy. To, że ta waluta powstała, że ona zaczęła funkcjonować i że ona miała się w miarę dobrze, bo tutaj przechodzę do no, pewnych problemów, które kilka lat później się pojawiły. Co potem się działo z, ze złotówką? Czyli w gruncie rzeczy wojna celna z Niemcami. I właściwie dewaluowanie polskiej waluty. To znaczy, tak, wojna celna z Niemcami, która wybucha w 1925 roku, przejściowo pogorszyła koniunkturę polskiej gospodarki. A szczególnie niekorzystnie odbyła się przy, na przemyśle wydobywczym, przemyśle górniczym. Więc to wpłynęło również na y, wartość złotego polskiego. Ale proszę zwrócić uwagę, że w 1925 roku wybucha także strajk, wielki strajk górników brytyjskich. Ten strajk powoduje, że dotychczasowe rynki zbytu na ten produkt, czyli chociażby skandynawskie, nie, nie są zaopatrywane w węgiel brytyjski. A w związku z tym polscy producenci węgla, a szczególnie górnośląscy, wykorzystują tę lukę, wchodzą w to uwolnione miejsce i tego miejsca już nie opuszczą de facto do wybuchu II wojny światowej, a to automatycznie poprawia kondycję polskiej gospodarki. Do przyczynia się do stabilizacji pieniądza, czyli mówimy, że od 1926 roku obserwujemy zjawisko poprawy koniunktury, która będzie w Polsce trwała de facto do 1929 roku, a w przypadku Górnego Świątka aż do pierwszych miesięcy 1930 roku. I potem mamy wielki kryzys, który w związku z tym, że jesteśmy krajem specyficznym, bo jesteśmy krajem rolniczo-przemysłowym. Nie jesteśmy krajem przemysłowo-rolniczym, tylko krajem rolniczo-przemysłowym. A w związku z tym troszeczkę inaczej reagujemy na te zmiany w koniunkturze, ale nieumiejętność, albo inaczej mówiąc, niewłaściwa interpretacja przyczyn kryzysu i wiara działanie ekonomii neoklasycznej czyli że mechanizm rynkowy zadziała doskonale i że nie powinniśmy ingerować bo on przywróci zakłóconą równowagę spowodowała że skutki tego kryzysu w Polsce były zbliżone do skutku kryzysów do poziomu albo efektu kryzysu, na przykład w gospodarce amerykańskiej. A przypominam, że gospodarka amerykańska to jest pierwsza gospodarka wczesnego świata. Tak jak w tej chwili. Ale można powiedzieć, czy można powiedzieć, że jednak te skutki tego kryzysu w Polsce, one toczyły się. Powiedzmy, dłużej niż w innych miejscach. Tak, tak. ten kryzys w przypadku w większości tych krajów uprzemysłowionych, czyli wtedy rozwiniętych, czyli przemysłowo-rolniczych, on de facto kończy się w 1933 roku. Symptomy poprawy koniunktury ujawniają się już w 1932 roku, rzecz jasna, w perspektywie krótkie, krótkookresowej wymagało to Zaangażowania państwa. Mamy wszędzie elementy interwencjonizmu państwowego. Natomiast w Polsce ten kryzys trwał aż do 1935 roku. Błędne podejście do teoretycznego uzasadnienia kryzysu spowodowało, że stosowaliśmy politykę deflacyjną. Zamiast w tym momencie odejść od polityki deflacyjnej w kierunku polityki proinflacyjnej i pobudzania koniunktury. To kosztowało nas po prostu dłuższy okres. Załamania koniunktury. No dobrze, ale to jak w tym wszystkim teraz wygląda złotówka w tych późniejszych 20 -tych, nazwijmy to w ten sposób. To znaczy, no powiedzmy, że od 26 i po tym drugim programie stabilizacyjnym po 27 roku ta złotówka okrzepła, ona po prostu trzymała wartość. Deprecjacja, to znaczy ta błędna polityka deflacyjna, ona to jest polityka sztucznego otrzymywania wartości. Złotówki w stosunku do dolara, pilnowania tego, żeby nie wymknęła się spod kontroli, bo tu jest cały czas, wszyscy się bali tej hiperinflacji, którą przeżyliśmy z początku lat dwudziestych, więc wszyscy mieli z tyłu głowy to, to, to zagrożenie wynikające z hiperinflacji, ale w tym momencie, gdy, gdy zmienia się pod wpływem. Doświadczeń z otoczenia zewnętrznego. Wszyscy wiedzą, że w tych krajach ościennych i nie tylko zmienia się założenia polityki pieniężnej, zmieniają się założenia polityki fiskalnej. Idzie się w kierunku pobudzania koniunktury poprzez dorzucanie pieniądza przez, przez państwo. A w związku z tym, jeżeli zaczęto sobie uświadamiać konieczność zmian założeń polityki gospodarczej, no to wtedy wypracowuje się chociażby ten program gospodarczy. Eugeniusza Kwiatkowskiego, który ma przyspieszyć proces wychodzenia Polski z kryzysu, a jednocześnie ma przyspieszyć proces uprzemysłowienia Polski i przebudowy struktury społecznej z rolniczo-przemysłowej na przemysłowo-rolniczo, aby stworzyć nowe miejsca pracy dla tej młodej generacji Polaków, która chociażby urodziła się już po zakończeniu wojny. Oni potrzebowali Pracy. A z drugiej strony też to zagrożenie, które pojawiało się ponownie ze strony niemieckiej, wymuszało tworzenie nowych okręgów przemysłowych. I to się wpisuje w tą koncepcję stabilizacji również złotówki polskiej, bo ona po 1935 roku nie podlegała takiej deprecjacji. Co w tym momencie dzieje się z Władysławem Grabskim? O, on właściwie jest osobą, którą spotkało coś takiego, że zanim w ogóle jego polityka tak naprawdę zaczęła przynosić efekty, tak, czyli się tam w jakimś, nie wiem, 26, 27 roku, wtedy się pojawiły te już te, takie twarde efekty mhm. jego polityki, on praktycznie w 25 roku odchodzi tak, z rządu. Został zmuszony do odejścia, bo ten, ta druga... Nierównowaga budżetowa, ona co niektórych przekonała, że te działania były tylko takie pozorne, a w związku z tym nie przyniosły one zamierzonego efektu, że ponownie pojawiła się inflacja i znowu pojawiło się zagrożenie dla stabilizacji gospodarczej. I pod presją Polityczną, ale także przy niektórych kręgów ekonomicznych, ekonomistów, no profesor Grabski został zmuszony do wycofania się jakby z tego aktywnego życia politycznego, ale przeszedł wtedy do życia naukowego. Zajął się pracą wykładowcy, profesora, i po prostu przekazywał wiedzę ekonomiczną kolejnym pokoleniom. Ekonomistów polskich. I pani profesor, ja jeszcze raz wrócę do tej kwestii, o której wspominaliśmy, ale powiedzmy jeszcze w dwóch zdaniach. Cała potęga Drugiej Rzeczpospolitej. Była budowana na zasobach wewnętrznych. Owszem, pod koniec lat tam dwudziestych sięgnęliśmy po jakieś tam pożyczki, by skoro się pojawiła taka możliwość, ale jednak to wszystko było budowane no, w gruncie rzeczy ofiarnością tych wszystkich ludzi, którzy tutaj mieszkali, o działalności pocztowej kasy oszczędności też już y, rozmawialiśmy. Ale jeszcze Bank Gospodarstwa tak. krajowego to jest instytucja, o której my też właściwie no nie mamy prawa zapomnieć, kiedy mówimy o dokonaniach gospodarczych, dokonaniach II Rzeczpospolitej. Tak, ta instytucja została powołana w 1924 roku, czyli wtedy, kiedy przeprowadzono tą reformę walutową. I to była instytucja, która miała zajmować się finansowaniem i kredytowaniem, chociażby działalności przedsiębiorstw państwowych, Bo ten etatyzm spowodował, że te przedsiębiorstwa państwowe funkcjonowały, a potem wraz z tym programem Kwiatkowskiego udział tych przedsiębiorstw państwowych rósł. W niewielkim stopniu także kredytowała działalność przedsiębiorstw prywatnych. Finansowała i kredytowała działalność inwestycyjną samorządów. Finansowała m.in. budownictwo mieszkaniowe udzielała kredytów na akcję mieszkaniową, bo po pierwszej wojny światowej problemem, który był istotny, tak jak w tej chwili, to był problem braku mieszkań. I dzięki między innymi kredytom udzielonym przez tą instytucję, ta akcja budowy ruszyła po prostu. Zaczęły pojawiać się nowe zasoby mieszkaniowe. Czyli to była kolejna instytucja, która wpisała się w ten mechanizm przyspieszonego procesu odbudowy, ale także i tworzenia nowego potencjału produkcyjnego, czyli przenoszenia tej po odrodzonej Polski na wyższy poziom rozwoju, żeby poprawić po prostu również warunki życia i bytu ogółu społeczeństwa. No tak, ale ta instytucja też była dowodem na to, że państwo musi mieć jakieś narzędzia, zdolności, możliwości nie tyle ingerowania, ale wchodzenie w tą praktyczną, że tak powiem, działalność ale, budowania gospodarki. Ale dlaczego tak się stało? Dlatego, że w czasie pierwszej wojny światowej okazało się, że te działania wojenne nie mogą być finansowane przez kapitał prywatny. Że zbrojenia wojenne to są, to są zamówienia kreowane przez walczące państwa. Czyli to państwo mocno weszło w sferę realną, czyli w tą sferę, w której odbywał się proces produkcji. I po pierwszej wojnie światowej okazało się, że ten stopień zniszczenia gospodarki europejskiej był tak duży, że żeby wspomóc proces odbudowy, to to państwo nie mogło się wycofać. To państwo musiało wystąpić w roli inwestora. To państwo musiało wystąpić w roli kredytowdawcy. I w związku z tym to państwo od początku lat dwudziestych... Cały czas bierze udział w tym życiu gospodarczym. Nie ma powrotu do koncepcji klasycznej albo neoklasycznej państwa minimum. Czyli, że gwarantuje bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne, wymiar sprawiedliwości, ewentualnie finansuje na, pod, na poziomie podstawowym y, oświatę i nic więcej nie robi. Chroni własności i przestrzegania prawa. No, ale Zmieniły też profesor... się realia. Mm -hmm. W związku z tym nie było powrotu do tych koncepcji, które były w okresie wcześniejszym. No tak, ale też panie profesor, no lata dwudzieste to jest ewidentna odbudowa państwowości jako takiej, że tak powiem. Natomiast lata 30. pokazują na przykładzie II Rzeczpospolitej, jak bardzo to państwo się właśnie zaangażowało w gospodarkę i tutaj efekty pojawiły się naprawdę no, niesamowite. No, no niestety no, rozpoczęła się II wojna światowa, ale tutaj, że tak powiem, druga połowa lat trzydziestych, no to, to już jest właściwie Lista wspaniałych efektów. Jeżeli pani dyrektorzy myślą, to jest też takie spojrzenie y, dyskusyjne, powiedzmy. Uh -huh, uh -huh. Bo ci, którzy są liberałami, mówią, że, że ta gospodarka by tak się rozwinęła, gdyby pozostawić swobodę działania kapitałowi prywatnemu. Prywatnym. Natomiast etatyści mówią, żeby z państwa te procesy by były przeciągnięte w czasie i efekty byłyby widoczne dopiero później. Ale proszę zwrócić uwagę, że to jest tendencja ogólna. Że... Ten kryzys podkopując wiarę w mechanizm rynkowy i w automatyzm rynkowy, otworzył miejsce dla państwa i jego interwencjonizmu. I od tego momentu wiemy, że współczesna gospodarka rynkowa to nie jest czysta gospodarka rynkowa. To jest gospodarka mieszana, gdzie mamy połączenie państwa i rynku. Tylko rodzi się pytanie: ile państwa, ile rynku? Jaka polityka podatkowa, jaka polityka monetarna? I te pytania zaczęły pojawiać się w związku z tym także w. U schyłku tej II Rzeczypospolitej. Cały czas mamy te różne ugrupowania, chociażby Lewiatan, który z jednej strony krytykował, ale z drugiej strony wspierał niektóre inicjatywy podejmowane przez państwo. W związku z tym, no, specyfika tej Polski, która odrodziła się, wymuszała, aby to państwo było. Po prostu to wynikało z tych uwarunkowań społeczno-ekonomiczno-politycznych. Nie dało się bez tego państwa. Jakby stworzyć jednego organizmu państwowego. Na zakończenie pozwolę sobie zacytować słowo, czy słowa Władysława Grabskiego, który powiedział tak: Wysiłków większych niż te, które dziś dajemy, potrzebujemy nie tylko w pracy gospodarczej, ale i intelektualnej, artystycznej i wszelkiej innej. Nie tworzy się nic bardziej wartościowego bez większego wysiłku. Unikanie wysiłków to spadanie w dół w życiu cywilizacyjnym. Niesłychanie aktualne słowa również dzisiaj. Praca podstawą sukcesu. Bardzo Państwu dziękuję. Dziś Państwa i moim gościem była Pani Profesor Barbara Danowska, Prokop Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo.